A czarownica, gdzieś tu czarownice pod zabytką podobno były, tak? Słyszałeś coś, czy nie? Były czarownice, ale to się nie dali znać, bo się boli. Bo tak jeden drugi nas na złość robili, nie? Takie wróże, rozumajcie, to na złość robili. Jak? Nie życzyli jeden drugiemu, zazdrościli, zawiścili. I potem taki jakiś skontar to wiedzieli, albo co, jak się co robi, to jeden drugiemu na złość coś zrobili tam. Powiedzmy, poradził się, nauczył poszczoła puszczać. Umył kumpko włosów, z tego tam żył, albo z łepy utargł, albo z konia, albo z krowy, a z kubą, to i puścił do luftu i ta kulka leciała. Na kogo by ta kulka spadła, to tyś był porażony. Taki choroba cię chyciła. Choroba cię chyciła jako poszczołowa, nazwali choroba poszczołowa, nie? Albo cię momentalnie coś zabolało, Kaśka, albo kolano, albo ręka cię zabolała, albo palec no. Cię zabolał. Mama, babcia też co miała, tu miała palec taki zniekształcony. Do palca i to wlazło. A kto je na nią puścił poszczał? Nie wiadomo. Zazdrościł ktoś też. I to potem babcia miała przecinany ten palec operowany. No. Bo tak by była, to by było ugniło ten palec i kość by była sama no. Została. Po poszczowie to była groźna choroba. A tak jeden drugi ma to. Albo na krowy puszczali. Tak na, jak się on nazywał? Ten, co to udali wróż, to jest wróż. Tam na górnym. Po prawej stronie od Zofiówki tam mieszkał. A Nowoki mieszkały tu. Mieszkają Nowoki, no, mieszkają wiem, przed no. Tym. No wiem. Przed tym nie wiem. Teraz wiem, gdzie mieszkają. No ale przed tym mieszkali zaraz. Jak jest przystanek na Zofiówka, jak się idzie, abyś szedł chodnikiem, nie? No. I kręcisz na Zofiówka, to tu jest przystanek na Zofiówce, nie? No, no, no. Na autobusy, co? No. Tak, ze Zofki jadą, to troszkę na przystanku no, no wiem, no. Stoją. No wiem, no. I koło tego przystanku zaraz, 5 metrów, jest druga, taką wjazd do placu. No, no, no wiem chyba, no. No i tam jeszcze chałupa jest, stoi od Frytki Nowokowej. No. Bo ta starą Nowokowica jest obaloną już, ta chałupa, starą obalili. A stodoła nie wiem, czy jeszcze stoi, czy nie, chyba stoi moja ta stodoła jeszcze. Bo Frytka jest samolej gospodarzy. Od siostry, od Aniele. No. No i co tam się stało? To ten wróż miał nerwy na tych Nowoków, to puszczał im, rozumiecie, albo na konia coś trafiło, albo na krowy. Mm. To potem jedna z tych krów, bo która nie daje mleka, zamiast mleko to krew leciała. Mm-hmm. I to musiały doktory przyjechać, weterynarze i leczyły, a nie to na zabicie, taką krowa musiała iść. No, to niszczyli gospodarstwo te wróże. To mieli grzech. To zapomniał się na żywo. A tak był fajny chłopak, jak on szedł drogą, że tak rękami wbijał. A fajny chłopak był. Brawański, Barchański, jakoś się tak nazywał. Dużo było takich. Tu to nie tak było daleko chodzić, bo tu Tymana, Tymanka Przemiskula Staroń. To też tak poradziła ci coś uczynić. Też się uczarowała i nie miałaś powodzenia. Jest ten odpoczynek, i dać Panie, bo to się źle nie śmiej go dać, bo umrzy tych. A ty nawet że Matylda odczyniała, tak? A? Matylda odczyniała takie uroki. To Matylda to odganiała, no. Jak to robiła? Umiała to coś. Kadzidło zaparowała, święcona woda, krejda. To ona to rozganiała takie te uroki. Albo jak się poszło, chycił,
co co zażegnowała, taki poszowie. Ten palec? No. Na czemu babci tego nie zażegnała? No, zażegnowała, bo to jednak się nie psuło dalej. No, nie psuło? No. Mhm. Wystała na tym, boleźnią bolała, ale wyleczyło się to. No ale potem do chirurga poszła, tak? Nie. No mówię, że lekarz... Była tam, ale tam coś... Ropa ino wypuścili z tego, bo to ropiało. No jak przed takim czymś się szło chronić? Co? Jak się przed takim czymś szło chronić, żeby cię puszczał, nie trafił? Znaczy, nie uchronisz się. Jak to poszło ktoś puści, to nie widzisz. A skąd to chyba by miał jakieś książki takie, że skąd się tego uczyły w ogóle, jak to się robiło? Umieli. Ludzie kombinowali pierwotnie.